jego... Matko Boska, no nie słyszę ją! Patryś! Patryś! Czego się drzesz, babo jedna? W łazience byłem. Przecież wiesz, jakie mam problemy z prostatą. No herbata! Stawiłeś tą wodę? Oni zaraz już będą! Kto będzie? Nie dość, że prostata, to jeszcze skleroza. No Michał z Ewą będą. Co mówiła? Nic, nic. Mówiłam, że Ewa z Michasiem przyjdą na herbatkę. A po co oni tutaj? O matko, już są. Już idę. Zanim ty dojdziesz, to ja trzy razy tam idę. Noś w domu, w domu. Chodźcie, chodźcie! Siadajcie! No idź, kochana, przejdź. To ile żeśmy się już nie widzieli? O, musi od niedzieli. O, ależ ten czas leci. Pa, jak te nasze stare się pozmieniały. O, a doktor Gołąbecka dalej w dobrej formie. Michał! Nie wiecie, co to w naszej firmie? No nie wiemy. Firmę dostali wnuczki i się nie chwalą. Aj, firmę dostali, a na dzień babci i dziadka laurki nie przysłali. A pamiętacie, jak myśmy tą firmę 50 lat temu zakładali? Jak byliśmy młodymi studentami? A jak to się stało, że my tą firmę założyli? Skleroza! Kiedyś pił i nie pamiętał, teraz nie pije i nie pamięta. Balujemy dziś w domu, nie otwieraj nikomu. Zupukają sąsiedzi, ziomuś polej! Michał! Michałku! Michasiu! Co? Wody! Nie ma! Moja głowa... Co się wziąłeś za siebie? Jestem spukany. Nie mam za co żyć. Trzeba w końcu skończyć z tym piciem. A co będziemy robić? To może założymy firmę! No dobra. Skoro byliśmy spłukani, to skąd myśmy wzięli na to dzięki? A, to już inna historia. W sumie to nawet cztery inne różne historie.
Los chce ze mną grać w pokera, raz mi daje, raz zabiera. Ja za swoim szczęściem biegnę w świat. Cuda przecież się zdarzają i marzenia się spełniają. Los przekorny znowu miłość da. Para pa, para pa, pa. Pamiętacie, ile było z tym zachodu? Tyle papierów, tyle urzędów, tyle zamieszania, tyle chodzenia, tyle załatwiania. O, a propos załatwiania, to muszę was na chwilkę opuścić. Nie pamiętasz naszej konferencji? Jaka? Rewizyjna? Geodezyjna! Stary sklerotyku! O matku, 17 godzina! Teleekspres! Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest piątek, 27 listopada. Maciej Kołderka. Zapraszam na Teleekspres. Firma Geo3KJ kolejny rok z rzędu otrzymała nagrodę diamentowego niwelatora za najlepszą firmę geodezyjną w Polsce. Rozdanie tych nagród pokrywa się z Międzynarodowym Dniem Geodety,
który w tym roku odbył się w sali ratuszowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Zatem przenieśmy się do naszej korespondentki, która znajduje się na miejscu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w miejscu, gdzie właśnie przed chwilą firma Geo3KJ otrzymała najwyższe wyróżnienie w dziedzinie geodezji i kartografii. Specjalnie dla widzów Teleekspresu prezes firmy, pani Teodora Koc, zgodziła się odpowiedzieć na kilka pytań. Pani Teodoro, czy jest pani zaskoczona tym, że pani firma znowu otrzymała nagrodę? Szczerze powiedziawszy, nie jestem w ogóle zaskoczona. Nasza firma od początku istnienia utrzymuje jak najwyższy poziom w tej dziedzinie. Zespół, w którym pracuję, to sami uzdolnieni i niezwalniający tempa pracownicy, którzy razem ze mną bardzo ciężko pracują na każdy sukces naszej firmy. Jesteśmy młodym i prężnie rozwijającym się zespołem. Zaangażowanie, kreatywność, indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz nowoczesne technologie gwarantują spełnienie wszystkich oczekiwań naszych klientów. Jesteśmy nietuzinkowi, otwarci na wszystko i patrzący szeroko na świat, naładowani pozytywną energią i pomysłami. Kochamy to, co robimy i wkładamy w to całe serca, tak jak nasi dziadkowie. Firma Geo3KJ jest firmą geodezyjną. Pełnimy wszystkie usługi w zakresie geodezji i kartografii. Zajmujemy się tworzeniem baz danych w oparciu o standardowe mapy w różnych skalach i odwzorowaniach. Robimy zdjęcia lotnicze i obrazy satelitarne, dane z geodezyjnych pomiarów terenowych. Zajmujemy się również tworzeniem, uzupełnianiem i modyfikacją baz danych w ewidencji gruntów i budynków oraz map zasadniczych najnowocześniejszej technologii GIS. Zajmujemy się również geodezją urządzeniowo-rolną, wykonujemy mapy do celów prawnych i projektowych. Zajmujemy się podziałem nieruchomości, rozgraniczeniami i wznawianiem granic, jeśli wie Pani, o co mi chodzi. Wszyscy się zastanawiają, dlaczego akurat Geo3KJ? Skąd ta nazwa? Nasza firma działa na rynku już od 50 lat. Została założona przez naszych dziadków. Nazwa pochodzi od pierwszych liter ich nazwisk: Koc, Kotarska, Kulbacka i Jaszczur. 3 razy K i J, czyli Geo3KJ. Wiemy, że spieszy się Pani na kolejne bardzo ważne spotkanie z samym prezydentem. Dlatego nie będę dłużej Pani zatrzymywać. Dziękuję bardzo za ten krótki wywiad. Jak widać, można być młodym i świetnie radzić sobie w świecie biznesu. Dla Teleekspres mówiła Magda Oliwnik. Teraz zapraszam Państwa na prognozę pogody, którą poprowadzi jak zawsze niezawodny synoptyk Jarosław Jerzy. Dobry wieczór. Dzisiaj przedstawię Państwu prognozę pogody na wczoraj. Tu będzie padał deszcz, a tu będzie świeciło słońce. W Suwalskiem znotujemy najwyższą temperaturę w listopadzie od 50 lat, która, jak twierdzi wróżbita Maciej, może wynieść nawet minus 15 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał jak chciał, a deszcz będzie padał z góry. Kierowcy proszeni są zachowani szczególnej ostrożności, ponieważ w nocy, uwaga, może być ciemno. Na koniec mam krótką informację dla alergików. W niektórych miejscach mogą pojawić się przebiśniegi, także wolałbym, żebyście Państwo wtedy nie wychodzili z domu. Podsumowując, na górze morze, na dole góry, jutro będą chmury. Na jutrzejsze wydanie prognozy pogody zapraszam Państwa pojutrze. Na dziś to wszystko. Przypominam, że na naszej stronie internetowej dostępna jest już prognoza pogody na najbliższe pół roku, opracowana przez naszych synoptyków kierujących się maksymum: jak na Hieronima jest deszcz albo go nie ma, to na listopada pada albo nie pada. Żegnam się z Państwem i życzę wielu słonecznych dni. Wiadomo z ostatniej chwili. W województwie podlaskim na Politechnice Białostockiej dr Gołubeska jako pierwsza w historii nauczania za chwilę wystawi swoją 10-tysięczną ocenę bardzo dobrą, co jest fenomenem na skalę światową i niespotykane w szkolnictwie wyższym. A naprzeciw przysłowiu, praca ludzi wzbogaca, prezentuje się takie ogłoszenie nadesłane przez jednego z widzów: jeśli chcesz dużo pracować, a mało zarabiać, to tylko u nas. Wcale nie tylko u nas, ale jeśli ktoś reflektuje, to zapraszam do Wasilkowa. Do zobaczenia jutro o 17:00. Pozdrawiam, miłego wieczoru. Zszedł sobie fotę, wrzućmy ją na fejsa. Zróbmy sobie fotę, wrzućmy ją na fejsa. Niech ludzie widzą, jaka jesteś piękna. Nie ma drugiej takiej, która mnie nakręca. O, prawdziwa miłość płynie prosto z serca. Zróbmy sobie fotę, wrzućmy ją na fejsa.